Gość radia Palotti FM. Namioty, Bóg, Boży koniec świata, młodzież, koncerty i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko to na Bożym końcu świata, czyli w Kalwarii Pacławskiej, a mowa o franciszkańskim spotkaniu młodych, które już wkrótce. Spotkanie, na które przyjadą młodzi praktycznie z całej Polski, a moim gościem jest dyrektor tego spotkania, ojciec Piotr Kantorski. Pokój i dobro, ojcze. Pokój i dobro, najpiękniejszym Bożym końcu świata, żeby było jasność, tak mamy w zwyczaju mówić. Najpiękniejszym, wszystko się zgadza. Ojcze, jaka jest w ogóle historia franciszkańskich spotkań młodych na Kalwarii Pacławskiej? Bo to już ponad 30 lat. Tak, 37 w tym roku spotkanie młodych i jest ten nasz festiwal najstarszym rzeczywiście tego typu spotkaniem w Polsce. Jaka jest historia? Zaczęło się w bardzo prosty sposób, kiedy nasi bracia zainspirowani tym, co tworzyły nasze wspólnoty na Zachodzie, we Włoszech szczególnie, chcieli przeszczepić taką inicjatywę spotkania nie tylko i wyłącznie dla ogółu wiernych, ale szczególnie dla młodych ludzi właśnie te wiele lat temu. Zorganizowali taki pierwszy dzień dla młodzieży w trakcie Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Później to spotkanie ewoluowało, jeśli chodzi o ilość dni, jeśli chodzi o czas i koniec końców w efekcie w ostatnich latach odbywa się najczęściej w ostatni pełny tydzień lipca albo na przełomie lipca i sierpnia. Jest to 5 pełnych dni, pierwszy dzień tak zwany dojazdowy i potem ostatni na rozjazd, tak żeby móc ugościć i przyjąć młodzież właśnie w Kalwarii Pacławskiej pod czujnym okiem, a właściwie chyba powinienem powiedzieć uchem Matki Bożej Kalwaryjskiej, Pani Cierpliwie Słuchającej. Ojcze, zanim przejdziemy w ogóle do tego, jak wyglądają te dni franciszkańskie z młodzieżą na Kalwarii Pacławskiej pod uchem Matki Bożej Słuchającej, to nie mogę ojca nie zapytać o to, czy ojciec pamięta te swoje pierwsze franciszkańskie spotkania młodych na Kalwarii Pacławskiej, jakie emocje wtedy ojcu towarzyszyły, zanim jeszcze ojciec wstąpił do zakonu braci mniejszych. O tak, to było przeżycie, dlatego że ja słyszałem o tym, że spotkanie jest, mieszkając w swojej rodzinnej parafii i wiedząc, że młodzież tam wyjeżdża, nie mogłem się doczekać, kiedy sam będę w nim uczestniczył. I z tego, co udało mi się ostatnio odgrzebać, to wydaje mi się, że pierwszy taką karteczkę, potwierdzenie rejestracji mam z 21 spotkania młodych, no więc dobrych kilkanaście lat obecności na Kalwarii za mną, najpierw jeszcze właśnie jako człowieka niezwiązanego na stałe ze wspólnotą, później jako postulanta, nowicjusza, studenta, który przyjeżdżał z seminarium, no i później też jako prezbitera i tego, który pomagał w organizacji już tak bardzo czynnie, włączając się w pracę zarządu. Ojcze, a co było dla ojca najpiękniejsze podczas tych spotkań i czy pamięta ojciec pierwszą w ogóle wizytę, kiedy spojrzał ojciec w cudowne oblicze Matki Bożej w jej obrazie, w jej wizerunku? Pierwszego takiego spotkania chyba nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale pamiętam na pewno to, co było dla mnie wyjątkowe w czasie spotkań młodych, tych pierwszych spotkań, jakie sam przeżywałem. To szczególnie relacje, które się budowały właśnie w tym miejscu i w tym czasie. Wyjeżdżaliśmy razem z grupą młodzieży z rodzinnej parafii i te relacje bardzo tam rosły, one się bardzo ubogacały. I poprzez to, co przeżywaliśmy wspólnie, mogliśmy iść razem w kierunku budowania relacji z Bogiem. I to było najcenniejsze dla mnie. I dziś jako dla tego, który przygotowuje takie spotkanie, to jest pewnego rodzaju priorytet, żeby dać młodym możliwość, żeby poprzez spotkanie z człowiekiem mogła zaistnieć też, czy mogło być to takim punktem wyjścia do spotkania z Bogiem, do utwierdzenia się w tej najważniejszej relacji. A przecież skoro będziemy się umacniać w tej najważniejszej relacji, to znów ona będzie nam oddawała
taką możliwość, żeby umacniać te nasze relacje ludzkie, te proste, codzienne relacje. 37. Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Hasło krótkie, ale jakże niezwykłe. Dom. Dokładnie. I ono ma właśnie pokazać też to, o czym mówię, czyli te relacje, że tu jest pewnego rodzaju piękno, tu jest nasze miejsce na ziemi, tu jest nasze mieszkanie. Te relacje odczytujemy poprzez wspólnotę Kościoła. To Kościół jest jedynym domem dla człowieka, tym domem, którego zbawia, ponieważ w tym domu centrum jest Jezus Chrystus, jest ten, który nam zbawienie wysłużył, który zbawienie nam przyniósł. Więc chcemy się przy nim właśnie gromadzić, chcemy na niego patrzeć, od niego się uczyć i razem z nim tworzyć to wyjątkowe, jedyne miejsce. Wyjątkowe miejsce, w którym jest prawdziwa mama, prawdziwa gospodyni, bo przecież dom tworzy też mama poprzez posiłek, poprzez atmosferę, a Maryja w Kalwarii Pacławskiej jest nie tylko królową, ale jest gospodynią i jest przede wszystkim mamą. A oczywiście, będziemy u jej obrazu nieraz, będziemy tam stawać i na wieczornych apelach, i podczas nabożeństwa akatystu, jak to już mamy w zwyczaju od kilku dobrych lat, będziemy chcieli tam właśnie przeżywać no, dużą część tego wszystkiego, co przed nami, bo przecież nabożeństwa, bo przecież codzienna Eucharystia, poranna liturgia godzin, będzie tego sporo, będzie sporo w tym miejscu pod okiem Najświętszej Maryi Panny. No to gdyby mógł ojciec opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, co będzie sporo, czyli jak będą wyglądały poszczególne dni tego spotkania w domu na Kalwarii Pacławskiej. Tak, na każdy dzień zaplanowaliśmy jakieś spotkanie, takie spotkanie, które może być inspiracją, albo z gościem, który przyjedzie do nas jakby z zewnątrz, spoza tej naszej domowej wspólnoty, albo z kimś, kto tę wspólnotę tworzy, czy tworzył przez lata, który jest związany z tą franciszkańską wspólnotą. I tak poprosiliśmy o świadectwo relacji z Bogiem Miśka Koterskiego. Będzie z nami anatom, który też opowie o swoim doświadczeniu wiary, ale też zaśpiewa, zagra dla nas koncert. Będą ci, którzy poprowadzą nas też w czas warsztatów, tak żeby doskonalić swoje umiejętności, takie często praktyczne możliwości, żeby mogli dać nam taką przestrzeń poszerzenia tych możliwości, z nimi też inspirujące spotkania. Będą z nami nasi bracia, będzie ojciec Andrzej Hejnowicz, który nam trochę uchyli rąbka tajemnicy z historii świętego Franciszka, jego domu. Będą nasi przyjaciele. W czasie takim family time, family talk będzie to rodzina Ciepielów i rodzina Indyków, która opowie o tym, jak oni też poznawali, jak oni tworzyli swoje domy, swoje miejsca rodzinne. Zaprosiliśmy także tych, którzy tworzą taką domową wspólnotę, a więc Światło w Mieście, które nas poprowadzi w finałowej modlitwie i uwielbieniu, jakie przeżyjemy na końcu, a także poprosiliśmy Janka Paciorkowskiego, który jest związany ze Światłem w Mieście, żeby nas poprowadził w czasie zabawy w domówce pod żaglami, bo taki właśnie wybraliśmy tytuł na ten rok. O swoim życiu i o swojej pracy opowiedzą nam także siostry dominikanki z Broniszewic, które prowadzą dom dla chłopaków. Bardzo taką szczególną i myślę cenną perłą w oczach i w ogóle w życiu Kościoła są ci najbardziej potrzebujący. Siostry właśnie takimi chłopcami się zajmują. Mam nadzieję, że też posłuchamy o ich doświadczeniu wiary, o ich doświadczeniu Boga, o ich doświadczeniu domu, jaki na co dzień tworzą. Nie zabraknie także Fioretti, które jest z jednej strony gościem, z drugiej strony gospodarzem na Kalwarii Pacławskiej. Namioty muszą zostać odśpiewane.
Namioty muszą zostać. Zdecydowanie tak, i myślę, że nikt nie wyobraża sobie, żeby było inaczej. Tak, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że utwór Namioty zespołu franciszkańskiego Fioretti stało się takim nieoficjalnym hymnem każdego spotkania, bo namioty są nieodłącznym elementem franciszkańskiego spotkania młodych. Dokładnie tak. Nie mogłoby być inaczej, dlatego też i w tym roku bracia poprowadzą nas we wspólnym śpiewie w uwielbieniu. Ojcze, a czy dla was, jako dla franciszkanów, Kalwaria Pacławska to też jest taki dom, do którego zawsze chcecie wracać? O tak, zdecydowanie. To jest takie miejsce, w którym wielu z nas odbywało swój nowicjat, więc taki drugi rok właściwie przyglądania się życiu zakonnemu i brania udziału w tym codziennym rytmie, więc jest to dla wielu takie miejsce pełne wspomnień. Tworzy też ta wspólnota, która na co dzień tam posługuje, taki klimat serdeczności i przyjęcia, więc zawsze czujemy się tam po prostu jak u siebie. Ojcze, a nie mogę ojca jeszcze nie spytać o jeden bardzo ważny szczegół, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy. Jak się ojciec dowiedział, że zostanie ojciec dyrektorem franciszkańskiego spotkania młodych na Kalwarii Pacławskiej? Jakie uczucia ojcu wtedy towarzyszyły? Nie wiem, czy mogę opowiadać już o takich szczegółach, ale myślę, że wielu z tych, którzy byli na spotkaniu młodych, uczestniczyli przynajmniej w takim oficjalnym przekazaniu tej wiadomości, bo dokonało się to w zeszłym roku, a ogłosił tę wiadomość nasz przełożony, minister prowincjalny ówczesny. Co mi towarzyszyło w tamtym momencie? Myślę, że takie przeświadczenie o tym, że to, co Pan Bóg jakoś składa w moje ręce i co mi zadaje jako służbę, jest bardzo, bardzo cenne i że chciałbym rzeczywiście dobrze służyć właśnie podczas tego spotkania tym, którzy będą chcieli je tworzyć i tym, którzy będą chcieli poznawać Pana Boga. To jest dla mnie wielki zaszczyt służyć młodzieży na co dzień też. Więc widzę to jako konkretne, bardzo ważne zadanie na drodze mojej służby, mojego życia. Żeby spotkanie mogło się odbyć z roku na rok, musi nad nim pracować wiele, wiele osób. Ojciec koordynuje tymi wszystkimi pracami. Ile osób jest zaangażowanych w przygotowanie spotkania na Kalwarii Pacławskiej i jak wyglądają prace poszczególnych ekip, bo tych ekip zdaje mi się jest kilka, od muzycznej po dekoratorskiej, po tych, którzy przyjmują rejestrację, od osób przyjeżdżających po wydawanie identyfikatorów, niezbędnych dokumentów, plakietek i innych rzeczy. Dokładnie tak. Wiele osób tworzy to spotkanie, a taki ścisły zarząd to jest w tym momencie 12 osób. Podzieleni jesteśmy na konkretne sekcje. Jest biuro prasowe, jest właśnie sekcja plastyczna, sekcja muzyczna, więc chór i orkiestra. Tworzymy między sobą też poszczególne grupy i działy tak, żeby móc łatwiej jakoś dostosowywać te wszystkie rzeczy i podejmować te wszystkie kwestie, które są niezbędne, żeby je zgrać na czas. Mamy też ceremoniarza, który odpowiada za liturgię i który pracuje nad tym, żeby ta strona Boża, strona liturgiczna była jak najpiękniejsza. Mamy też tych, którzy zajmują się animowaniem grup, w których pracują młodzi na co dzień, także jest to rzeczywiście sporo pracy i tak naprawdę wysiłek tworzenia tego spotkania, on się nigdy nie kończy, ponieważ kiedy finalizujemy jedno ze spotkań, dajemy sobie kilka tygodni odpoczynku i już we wrześniu zaczynamy pracować nad kolejną edycją, tak żeby przyszły rok przygotować jak najpiękniej, ale też żeby przygotować zimowe edycje spotkania, bo takie odbywają się dwie, jedna właśnie w Kalwarii Pacławskiej, teraz będziemy mieć 19 takie spotkanie i czwarte spotkanie, tak zwane zachodnie, czyli FSM West, który pewnie w tym roku także w Harmężach
koło Oświęcimia. O proszę, czyli FSM się rozprzestrzenia. No to podrążmy temat, zacznijmy od spotkania zimowego, bo zdaje się, że ono jest młodsze od tego letniego, które jest matką wszystkich pozostałych, ale nie odstępuje w niczym temu letniemu, z tym, że liczba uczestników jest mniejsza ze względu na to, że uczestnicy, śpią w domu pielgrzyma, no bo jest zima. A ci, którzy nie byli na Kalwarii Pacławskiej zimą, no to polecamy, przekonajcie się sami, jak to miejsce wtedy wygląda. Jest niemniej magicznie. O tak, zapraszamy. Klimat jest na pewno przepiękny. To w tym roku tej zimy, a właściwie wypadnie nam to w kalendarzu już w 2025 roku, ale będzie to 19 spotkanie. 19 edycja. Jest bardziej kameralnie, ponieważ tutaj mamy ekipę pomiędzy 100 kilkadziesiąt, może do 200 kilkudziesięciu osób, więc mniejsze grono, ale czas równie owocny. Adresujemy go szczególnie do tej młodzieży, która gromadzi się przy naszych klasztorach właśnie na Podkarpaciu, ewentualnie w tych województwach, które w tym czasie mają także swoje ferie, a więc województwo śląskie zdaje się wchodzi też w ten skład, w tą grupę klasztorną. Więc zapraszamy bardzo serdecznie tych, którzy będą chcieli dołączyć się do tych grup. Myślę, że tutaj Sanok, Jasło, Choryniec, Krosno, te miejsca, z których będą jechać grupy razem z naszymi braćmi, serdecznie was będą chciały ugościć i przyjąć. Powróćmy do ekip tworzących spotkanie. Zacznijmy może od ekipy dekoratorskiej. Pamiętam spotkanie w 2017 roku, jubileuszowe, 30, kiedy naprawdę dekoracje zrobiły na mnie ogromne wrażenie. A jak się ogląda te zdjęcia, to z roku na rok te dekoracje są robione no, na mistrzowskim poziomie. Ja szczerze mówiąc muszę się przyznać, że nie pamiętam aż tak szczegółowo tych wszystkich rzeczy, które były przy poszczególnych spotkaniach, ale rzeczywiście ta przestrzeń wizualna, jej zagospodarowanie jest, odnoszę wrażenie, dziś szczególnie ważne. Ludzie młodzi chłoną bardzo dużo przez obraz. Dlatego też chcemy wychodzić z jakością naprzeciw, właśnie pokazać, że ten sposób graficzny, medialny, da się też o Panu Bogu powiedzieć pięknie, w piękny sposób na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że tak się rzeczywiście dzieje. W tym roku plakat przygotowany przez naszego brata, ojca Arkadiusza Żelechowskiego, no, skradł moje serce i to, co on właśnie tam zapisał w tym przesłaniu, w tej podobiznie kościoła w miniaturze łodzi, w której płynie Chrystus przez ocean naszego życia, który uspokaja wszystko to, co może się gdzieś tam zrodzić podczas burz, no jest po prostu niesamowity, jest przepiękny. Rzeczywiście to jest ogromna sprawa. Każdego też roku przygotowujemy ikonę dla spotkania młodych, która włącza się też w ten element dekoracyjny, element graficzny. Właśnie miałem o nią zapytać, jaka w tym roku będzie ikona, czy może coś ojciec zdradzić? Jaka będzie, to nie będę tego dokładnie opisywał, ale mogę powiedzieć, że będzie nawiązywała do głównej Ewangelii tego właśnie spotkania, czyli do fragmentu, który opisuje, jak Jezus z uczniami przeprawia się przez jezioro i właśnie zaskakuje ich burza. Więc jeśli chcecie zobaczyć tę ikonę, to zapraszam na Kalwarię Pacławską, żeby właśnie przekonać się, czy jest to dobry, czy jest to adekwatne, przedstawienie. No, ja myślę, że nie jedna burza zostanie uciszona na tym spotkaniu, która będzie w sercach młodych ludzi, bo Kalwaria Pocławska to takie miejsce, gdzie naprawdę można Pana Boga złapać za rękę i tamten Bóg jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ojcze, a sekcja muzyczna, bo sekcja muzyczna to jest bardzo specyficzna część franciszkańskiego spotkania młodych na Kalwarii. Od kiedy już trwają próby? Bo zdaje się, próby trwają już dużo, dużo wcześniej, zanim cała kadra się tydzień przed rozpoczęciem spotkania zjeżdża na Kalwarię, żeby dopiąć te ostatnie szczegóły.
Czy próby trwają dużo wcześniej? Być może próby takie, powiedziałbym, bez samego elementu śpiewu, ale na pewno próbę zgrania tego, co chór i orkiestra będzie wykonywała z tym, co jest zaplanowane. Żeby dobrze dobrać pieśni, żeby je zestawić z treścią, na to potrzeba naturalnie czasu. Same próby odbywają się już później w czasie obecności muzyków i chórzystów na Kalwarii Pacławskiej, ale rzeczywiście przygotowanie, zespolenie tego no, wymaga czasu i wymaga poświęcenia uwagi. Nieodłącznym elementem spotkania jest miejsce, gdzie Jezus czeka cały czas na jego uczestników. Jest to kaplica adoracji, która jest w kaplicy świętego Rafała, o ile dobrze pamiętam. Ja rozumiem, że w tym roku również cały czas Pan Jezus będzie czekał. Od rozpoczęcia spotkania aż do jego zakończenia, o każdej porze dnia i nocy będzie można do niego przyjść. Tu czeka nas w tym roku pewne zaskoczenie, bo rzeczywiście to miejsce, do którego wracamy rokrocznie po to, żeby adorować Najświętszy Sakrament, będzie ono, nie może zostać wypisane z tego krajobrazu kalwaryjskiego. Natomiast forma przeżywania tego spotkania nieco się zmieni. Rzeczywiście element nieustannego czuwania się pojawi, natomiast będzie on nieco inaczej wkomponowany w całość planu, czego jeszcze teraz nie chciałbym zdradzać, ale znów tutaj skieruję zaproszenie do wszystkich tych, którzy chcieliby przeżyć ten czas właśnie w taki sposób, żeby przyjechali i przekonali się osobiście. Za co młodzi cenią sobie to spotkanie? Za to, że można spotkać się z Bogiem, z drugim człowiekiem, że można porozmawiać o swoich trudnościach, problemach, bo przecież też jest sakrament pokuty. I naprawdę tam dzieją się wielkie rzeczy w tym sakramencie, którym wyszafujecie podczas tego spotkania na Kalwarii Pacławskiej. Mam nadzieję, że ze wszystkim tym, co właśnie przed chwilą padło, młodzi ludzie by się utożsamili, ale tak naprawdę za co oni cenią FSM, trzeba by było ich samych zapytać. To by była pewnie najpełniejsza, najpiękniejsza też odpowiedź na to pytanie. Ja myślę, że gdyby nie było to cenne doświadczenie w jakiś sposób, gdyby to nie ubogacało ich doświadczenia wiary, to po prostu na Kalwarię by nie wracali. I mam głębokie przekonanie też o tym, że tak długo, kiedy oni sami będą to spotkanie tworzyć, kiedy oni sami będą myśleli, mówili o tym, co jest w stanie ich zachęcić, co jest w stanie ich poprowadzić, co jest w stanie być dla nich takim dobrym czasem, dobrą przestrzenią i dobrą okolicznością na przeżycie relacji z Bogiem, póki będziemy o tym wiedzieć i będziemy mogli skorzystać z tego wszystkiego, to do tego czasu będzie to nieustannie dobre spotkanie. Mam nadzieję, że to ten element tworzenia przez młodzież tego spotkania, przez nich samych jako autorów, jako adresatów, że to się nigdy nie skończy. A który punkt spotkania ojciec bardzo ceni, który punkt jest jakoś taki bardzo bliski ojcu? Ojej, nie wiem, czy się kiedykolwiek nad tym zastanawiałem, czy mam taki jakiś, taki, który by mnie jakoś, nie wiem, urzekał, czy pociągał najbardziej, bo wydaje mi się, że w każdym w jakiś sposób można znaleźć coś wartościowego i tak... Czasem przychodząc na spotkanie z gościem wystarczy usłyszeć jedno zdanie, które jakoś przeniknie. Czasem sprawując liturgię, słuchając Słowa Bożego gdzieś w kościele, człowiek doświadczy czegoś, co zapadnie głęboko w jego serce. A czasem będzie to w prostym spotkaniu, w przybiciu piątki albo w uśmiechu z człowiekiem, którego widzę gdzieś przechodząc drogą. Ja też mam takie wrażenie, że wszyscy goście, którzy się pojawiają na franciszkańskim spotkaniu młodych w Kalwarii, są dosłownie na wyciągnięcie ręki i to niezależnie od stanu, jakiego są, czy są to osoby świeckie, czy osoby duchowne, wysoko postawione, że naprawdę można tam spotkać Boga w drugim człowieku. I to dosłownie obok siebie, że w ogóle nie jest ta osoba jakoś odległa, tylko jest taka sama jak my, ma swoje radości, smutki, troski, zmartwienia, ale przyjeżdża w to miejsce, bo chce coś dać z siebie innym i chce też doznać takiej prawdziwej wspólnoty Kościoła jako właśnie wspólnoty. To jest bardzo piękne doświadczenie, które też zawsze prosimy, ale właściwie, które też
wychodzi z inicjatywy naszych gości. Bardzo często oni sami pytają, czy mogliby zostać jeszcze jeden dzień dłużej, tak żeby też zaczerpnąć, ale nie wahają się służyć swoim doświadczeniem, rozmową i czasem wtedy, kiedy nie przemawiają w jakiś sposób taki oficjalny czy zorganizowany. To jest z pewnością cenne, to też pokazuje na relacje, jakie możemy tworzyć. To pokazuje na wspólnotę, jaką jesteśmy jako Kościół. A czy na przestrzeni tych lat, kiedy ojciec jeździ na franciszkańskie spotkanie młodych już jako franciszkanin, jako syn świętego Franciszka z Asyżu, miał ojciec takie doświadczenie na zasadzie potwierdzenia, że to, co tu się dzieje, jest nie tylko zgodne z wolą Boga, ale się Panu Bogu podoba? Czy może ojciec jakąś taką historię potwierdzającą to, co teraz powiedziałem, przytoczyć? Jejku, myślę, że takich momentów było dużo. Myślę sobie tutaj szczególnie gdzieś o tych spotkaniach takich najbardziej głębokich, najbardziej intymnych, szczególnie o spotkaniach w spowiedzi, kiedy ta posługa, która jest bardzo prosta z jednej strony, a zarazem taka bardzo właśnie głęboka, kiedy ona podnosi człowieka, kiedy po rozmowie, po rozgrzeszeniu widać, że twarz człowieka, z którym rozmawiałem przed chwilą, się zmienia i wiem, że w tym nie ma żadnej mojej zasługi, że to Boża łaska po prostu działa, że to Boże miłosierdzie odmienia życie człowieka. I pięknie jest patrzeć na to i spotykać tych ludzi ponownie, spotykać ich w różnych innych miejscach i widzieć, jak ich życie kwitnie ze względu na to, że kiedyś właśnie na Kalwarii wydarzyło się coś dobrego. I często te osoby wracają na Kalwarię, nie tylko na FSM, ale też prywatnie, żeby dalej powierzać swoje życie Bogu przez ręce Marii w tym właśnie konkretnym miejscu. I mam nadzieję, że będą zabierać ze sobą kolejne osoby, które będą mogły doświadczyć też tej łaski i tej dobroci Bożej. Ojcze, czy można się jeszcze zarejestrować? Jeśli tak, to jak to zrobić? Czy może ojciec poinstruować naszych słuchaczy? Oczywiście, że tak. Zapisy są cały czas otwarte. Wystarczy wejść na fsm.franciszkanie.pl, rozwinąć sobie 37 FSM. Pojawi nam się to w zakładce na górze i tam wybrać rejestrację. Zostaniemy szybciutko przekierowani do strony, na której można się zapisać. Tam też na stronie znajdziemy wszystkie niezbędniki, najczęściej zadawane pytania, wskazówki dojazdu i wszelkiego rodzaju pomoce, które nam ułatwią przygotowanie się, przyjazd i przeżycie czasu na Kalwarii. Zachęcamy też do tego, żeby śledzić nasze social media na Facebooku i na Instagramie FSM Insta Official, a na Facebooku Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Zachęcamy też do tego, żeby pobrać sobie aplikację i na iOS-a i nie tylko. Mamy aplikację Franciszkańskie Spotkanie Młodych, pomarańczowa ikonka charakterystyczna z logo spotkania. Tam też wszystkie niezbędne informacje, tam też zapisy, przekierowanie do rejestracji, zapisy na warsztaty, na zawody sportowe, no i wszelkie inne potrzebne informacje. Jeżeli chodzi o dojazd, bo tutaj na pewno jest nadal bardzo dużo pytań, jak dojechać na Kalwarię? No to jeżeli ktoś wybiera się sam, no to musi najpierw dostać się do Przemyśla, a z Przemyśla przesiadka na Kalwarię. Tak jest, tak najłatwiej, pociągiem albo autobusem do Przemyśla, a później trzeba łapać jakiś autobus albo bus, czy to na kierunek Fredropol, czy na Nowosiłki Dybyńskie, najlepiej, bo to jest u podnóża Kalwarii, a także teraz w tym czasie wydaje mi się, że jest połączenie właśnie na samą Kalwarię. Warto sobie sprawdzać te rzeczy szczegółowo na naszej stronie, bo one są na bieżąco aktualizowane. A tych wszystkich, którzy docierają z innych miejsc, zachęcamy też do tego, żeby w zakładce dojazd zerknąć sobie na grupy, jakie się tworzą i jakie nasi bracia będą przywozić ze sobą z poszczególnych klasztorów, bo być może będzie jeszcze okazja, żeby do takiej grupy się dołączyć. I dojechać bezpośrednio do Kalwarii na spotkanie. Dokładnie tak. Ojcze, czy myślicie w ogóle o jakimś spotkaniu dla tych, którzy
uczestniczyli w FSM-ie, w FSM-ach, ale dzisiaj już mają własne rodziny. No i też jakoś chcieliby do tych lat młodzieńczych, kiedy przybywali na Kalwarię, powrócić. Czy jest jakaś inicjatywa, czy coś się rodzi w sercu, w duchu, czy rozważacie tego typu rzecz? Powiem bardzo zdecydowanie nie, ponieważ każdą z takich osób, każdą z rodzin zapraszamy właśnie na spotkanie młodych. Szczególną dla nas wartością i cenne jest to, kiedy ci, którzy tworzyli spotkanie wcześniej, wracają już później, kiedy sami mają rodziny, przywożą swoje dzieci, pokazują im właśnie, jak to było i jak to może być pięknie w kościele. Więc jak najbardziej do tego zachęcamy i zapraszamy. A co mówią tacy właśnie młodzi ludzie, którzy już założyli własne rodziny i ze swoimi mężami, tudzież żonami, ale też przede wszystkim ze swoimi dziećmi przyjeżdżają na Kalwarię, bo z jednej strony jest to dla was wielka duma, wielka radość, no ale wy też chcecie posłuchać, jak to się stało i jak to miejsce was ukształtowało, co oni mówią. No, z pewnością pokazują na to, że nie kończy się to, czego sami doświadczyli. To znaczy, że to nie jest tak, że to doświadczenie ono się wyczerpuje na przestrzeni roku, dwóch czy pięciu, ale jest stale aktualne, stale jakoś można wrócić do tego miejsca, w którym być może wzięła jakaś początek, taka żywsza, bardziej intensywna relacja z Bogiem czy z Kościołem. Wydaje się, że to jest nieustannie cenne i nieustannie aktualne. A czy zastanawiał się kiedyś ojciec, na czym polega geniusz locji nie tylko tego miejsca, ale tego, że ktoś wpadł na pomysł zorganizowania tego spotkania, czyli właśnie wy, franciszkanie, i że to się tak rozrosło i nadal pozostajecie pierwowzorem, można by tak powiedzieć, dla innych tego typu spotkań w Polsce, bo to wy byliście pierwsi i wy zorganizowaliście takie spotkanie, które dzisiaj no, przyciąga ludzi z całej Polski. Ja myślę, że głowa by mi spuchła, jakby się zaczął nad tym zastanawiać, ale po prostu staram się dziękować Panu Bogu za to, że kiedyś taką myśl po prostu podsunął naszym braciom. Chwała mu za to. Ojcze, a co dla ojca było takim najtrudniejszym doświadczeniem, kiedy ojciec już wszedł w te struktury organizacyjne? Co było takie najtrudniejsze, ale zdecydował się ojciec podjąć to wyzwanie, bo wiedział, że z tego będzie coś pięknego i przede wszystkim coś dla innych? To myślę, że ten trud przygotowań się pokazuje w rozmaitych punktach i w rozmaitych miejscach tego naszego działania i czasem żeby odpowiednio, nie wiem, dobrać, skoordynować pewne rzeczy, dobrać jakiś konkretny tekst, na to potrzebny jest po prostu czas, na to potrzebny jest wysiłek, żeby przejrzeć, przeczytać rzeczy, sprawdzić, jak inni widzą podobne zagadnienie. Myślę, że łączenie tych poszczególnych przestrzeni, na których działamy, to jest niesamowite wyzwanie i niesamowity też trud, który jakoś wspólnie niesiemy jako ekipa organizacyjna. Ale właśnie jako taki trud błogosławiony, który potem, tak wierzymy, daje konkretny efekt w życiu uczestników spotkania. Rozumiem, że zabezpieczenie od strony medycznej też jest zapewnione na najwyższym poziomie. No, nie możemy z tego zrezygnować, nie chcemy z tego zrezygnować. Staramy się to tak dogrywać sprawy, żeby zarówno te kwestie zdrowotne, jak i kwestie naszego bezpieczeństwa, a więc tutaj troska służb, Policji, Straży Granicznej, żeby one były nieustannie aktywne. Ojcze, to w takim układzie nie mogę nie zapytać, czy w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, sanktuarium w Kalwarii Pasławskiej jest przy samiuszkiej granicy z Ukrainą, to czy nie zastanawialiście się nad przełożeniem miejsca spotkania albo w ogóle nad zmianą formy spotkania? Czy pojawiły się w ogóle takie głosy i jak sobie w ogóle z tym poradziliście wtedy? Różne pytania w naszej głowie się rodziły, ale mieliśmy przekonanie, że wartość tych okoliczności, tego miejsca, tej całej historii spuścizny, ona jest wielka i nie chcieliśmy w lekki sposób jakoś z tego rezygnować. Oczywiście wszelkie kalkulacje, strategie działania, rozmaite rozwiązania były brane pod uwagę, ale na całe szczęście udało się właśnie w taki sposób niezmieniony, trwały, przepraszam, pozostać i przez ten czas pandemii, i też teraz przez ten trudny czas dla naszych wschodnich sąsiadów.
Bo rozumiem, że dawniej przed wybuchem wojny nasi wschodni sąsiedzi również przybywali do Kalwarii, nie tylko na FSM, ale i na Wielki Odpust, o ile dobrze pamiętam. Tak, ich obecność, szczególnie na Wielkim Odpuście, była znacząca, ale w czasie, teraz, kiedy wielu właśnie spośród mieszkańców Ukrainy znalazło swoje schronienie w Polsce, także w czasie spotkania młodych, ich obecność jest widoczna. No to dlaczego warto już wkrótce, w ostatnim tygodniu lipca, przyjechać na Kalwarię Pacławską? Po to, żeby zakosztować domu, czy jest coś jeszcze? No, jest to wspaniała okazja do tego, żeby pogłębić nasze relacje takie ludzkie i tą najważniejszą relację z Bogiem, i niech to będzie kluczowy, koronny argument właśnie w tym kontekście, w kontekście domu, wspólnoty, którą tworzymy razem przy Jezusie Chrystusie. A gdyby miał ojciec zachęcić osoby, które się zastanawiają, które nigdy nie były w Kalwarii Pacławskiej, do tego, żeby przyjechały na to spotkanie, to co by im ojciec powiedział? To powiedziałbym: zaryzykujcie i zobaczcie sami. Ojciec Piotr Kantorski, dyrektor Franciszkańskiego Spotkania Młodych, był moim i Państwa gościem. Wielkie Bóg zapłać, Ojcze. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pokój i dobro.